Znajdujemy się obecnie pod domem pana Janusza Palikota. Pan Janusz Palikot słynie z tego, że jest zwolennikiem przekazywania pieniędzy na kulturę z wydatków na wojsko. Ja jako kandydat na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wychodzę z założenia, że kultura jest w stanie obronić się sama. W przeciwieństwie do naszego państwa, które bez skutecznej, profesjonalnej i dobrze wyekwipowanej armii nie ma większych szans, żeby się obronić. Chcąc tutaj podać dodatkowy przykład tego, że kultura jest w stanie sama się obronić, mamy mały prezent dla pana Janusza. Mowa tutaj o bilecie na premierę filmu o panu rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Film ten, chciałbym podkreślić, że został zrealizowany całkowicie z pieniędzy prywatnych darczyńców. Ani złotówka na ten film nie została przekazana z budżetu państwa. Mamy nadzieję, że spotkamy teraz pana Janusza Palikota w domu i będę mógł go prywatnie, bezpośrednio zaprosić do tego. Niestety na taką ewentualność również się przygotowaliśmy, dlatego też, żeby nie było żadnych wątpliwości, postanowimy rzucić ten prezent. Będziemy musieli dostawić to w ten sposób. Bilet jest na jutro na godzinę 19. Mamy się zamiar zjawić na tym seansie jako partia Korwin i będziemy także spoglądać na kino, do którego pana Palikota zaprosiliśmy, sprawdzić, czy faktycznie się pojawił. Jeżeli nie, będziemy próbowali także drogą pocztową zapraszać jeszcze raz.